Chodźmy, panie Miles. Mamy mało czasu. Siemanko! Z tej strony Araulen i witam was w czwartym odcinku z Assassin's Creed'a. I mieliśmy tutaj... Gdzie Susie? Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? Nigdy mnie to specjalnie nie bawiło. Podsumuję to następująco. Świat schodzi na psy. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Pańskiego przodka i pana dzieli 1000 lat, a społeczeństwo pozostało prymitywne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, panie Miles. Świat potrzebuje porządku. Do tego właśnie zmierzamy. I to właśnie pomoże nam pan osiągnąć. Mam wierzyć, że walczycie o lepsze jutro? Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chcę wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jaki jest nasz cel. My zamierzamy im powiedzieć. A gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie lepsze... Ustaną wszelkie konflikty. I te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? Mówiłem już. Nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan w swoim czasie. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy. Jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? O tak, jak najbardziej. Już, koniec gadki? Okej. Okay. Więc mieliśmy taką pogawędkę, bo jak się skończyło safe, no to nam stwierdzili, że musimy odpocząć i w ogóle. I się położy, panie Miles. Dobra, dobra, już się kładę, bez spiny, Heniek. Bez spiny. Kontynuuj. Użyj swobodnego biegu, jeśli chcesz uciec z walki, gdy zostaniesz wykryty. Biegnij z pił. Dobra, co teraz, gdzie teraz? Dobrze się spisałeś, Altairze. Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. Z tego, co mówił Tamir, dobrze cię zna. Twierdził, że moja praca ma jakieś głębsze znaczenie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu, ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka, Altairze, wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam ci informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Nie rozumiesz. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część ekwipunku. A teraz jedź, albo do Akki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedzą ci więcej o tym, co należy zrobić. Czeka nas kolejna podróż! Obywam nową broń, krótki miecz. Kontra z zabójstwem. Okej! Okay. No wyruszamy, tylko najpierw trzeba będzie się ognać od tego debila. Tam chyba było główne wyjście. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Nie, dzięki! Dobra, jest. Jesteś bardzo zajęty. Rozumiem. Jakże stąd wyjść? Super. Żegnaj. Nie chcę żadnego szkolenia. Musisz być bardzo zajęty. Tak, jestem zajęty, Heniu. Dobra. Ciśniemy. Tu gdzieś... Tu chyba w dół. Okej. Kusi mnie, żeby go...
No, dalej. Nie możesz wiecznie uciekać! O kurde. To się narobiło. No, dawaj. O kurde. A dobra. Auć. Chciałem go po prostu zepchnąć, no ale... Schowaj. Chciałeś walkę, której nie wygrasz. Okej, mamy pięści. Przerzuciłem się w razie czegoś. Co go napadło? Co go napadło? Gdzieś tutaj koniki powinny być, chyba. Aż mnie wystraszyłeś. Chyba. Koniki, taś, koniki. Taś. Chyba muszę tam do tego punktu dotrzeć, niestety. Na noga? Na nóżkach. Chyba, że za tą bramą będą, bo już szczerze mówiąc nie pamiętam. No. Co ty robisz, Altairze? Są koniki! Ciemnego biorę. Jedziemy. Albo do Akki, albo do Jerozolimy. No zależy, gdzie tam, jak nam się trasa ułoży. Tam też pojedziemy. Aaaa! Sorry! Jedź. Ja! Kurde, co ten koń? Altair. Za dziwne dźwięki. Dobra. Jesteśmy coraz bliżej opuszczenia terenu Masyafu. Coraz bliżej. Dobra. Skontrowanie ataku może dać ci przewagę. I gdzie teraz? Akka lub Jerozolima. Do Damaszku. Dobra. Akka lub Jerozolima. Czy tu nie pokazuje tego? Nie pokazuje. No nic, to trzeba jechać gdzieś. Gdzie się napatoczy. Na pewno przed czymś. Skręcę na lewo. Jak tylko będzie taka możliwość. No może teraz się pojawi coś? Nie? Wow. Tu jest na lewo. Co wy chcecie ode mnie, dziady? Punkt kontrolny. Mam już? Nie mam. Kurde. To kiepsko. Bo nie wiem jak daleko. Turcja. Trochę nie tu się wpakowałem. Zrobi komuś krzywdę. Nie wiem, czy tutaj powinienem jechać. Bo chyba zmieniłem tor jazdy. No trudno, gdzieś zajedziemy. Gdzieś zajedziemy. Chyba. Byłyby jaja, ja bym nigdzie nie dotarł. Tylko jednak się do Masyafu wrócił. A wygląda na to, że się wracam. Kto się rzuca? No. Schodź. Zrobimy siekę. Schodź.
No. No. Dopadnę cię! Okej. Można go przeszukać? Nie. W tej części się jeszcze nie dało. No nic, jedziemy z powrotem, bo to kompletny nieogar. Gdzieś zajedziemy. Kurde, tutaj bym musiał zsynchronizować chyba któryś punkt po prostu, żeby mieć lepszy widok na mapkę. Ale szczerze mówiąc, nie chce mi się. Jakoś zajedziemy. Szkoda, że tutaj ten drogi pomyliłem. To by można było bez żadnych kłopotów. A tutaj? Tu się nie przejedzie. Nic, to jedziemy w takim razie tutaj. Tu jest zejście jakieś? Jest. To chyba odpowiednia droga. I nadal mi się... Tu jest Jerozolima. Kurczę, to daleko. Ale to zaznaczymy, żeby się nie myliło, jak tylko będzie można zaznaczyć. Bo na razie niestety nie można. Jak to tu naokoło? Tu chyba. I znowu polują na mnie. Co ci templariusze? Bla 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 bla. Bez przesady, panowie. Bez spiny. O, co ten hałas? Czy nie możemy się po prostu dosiąść przy stole? Dogadać się? No kurczę, panowie. Bądźmy z ludźmi. Zaraz to postawimy pół litrówkę na stół i jedziemy z negocjacjami, a nie kurde od razu z tą przemocą. Przemoc nie jest lekiem na wszystko. Panowie. Chyba jednak chcecie przemoc. No trudno. Ja się nie będę z wami bił. Ja sobie jadę. I coś mnie spowolniło. Jadę sobie. Trochę z przeszkodami. Ale jednak. Zdołasz uciec! Nie wiem, czy to tutaj. Chyba nie tutaj. Lol. No nic, to się bijemy w takim razie. A! No co oni ze mną zrobili? Jezu. Zostaniesz wykryty. Dobrym sposobem na oczyszczenie sobie. Ja chciałem siekę. Kuźwa. Jakiś konik by się przydał. A jak nie, to na piechotę muszę iść. Co wy chcecie ode mnie? A ja tym razem się nie biję. Przynajmniej postaram się nie bić. Są koniki. No wsiadaj! Dobra, uciekamy stąd, jak najszybciej. Nie możemy teraz zlamić. Gdzie jest droga? Tu jest droga.
Nie możemy teraz zlamić za żadne skarby. I oddalamy się i nie wiem, czy dobrze jadę, ale zakręca w lewo, więc chyba dobrze. Kurde, strasznie ciężka jest tutaj ta nawigacja. Masakrycznie. No nic, jakoś musimy sobie poradzić. Bo innego wyjścia nie ma. Potem na szczęście, gdy już odkryjemy wszystkie te trasy, to będzie działać punkt szybkiej podróży. Nie będziemy musieli się cyrkować z tymi dziadami po drodze. W każdym razie jesteśmy właśnie, docieramy właśnie do Jerozolimy, w której zrobimy siekę. Wkraczamy. Ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą swój towar. Serio? Dzięki za info. Ea! Jademy! Jerozolima. Kolejne niesamowite miasto z tamtych czasów. Chyba się dokąd śpieszy. Ale ja tu pewnie tak nie wejdę, zejdź więc. Domyślam się, że tutaj musimy wbić. Okej. No i jesteśmy. Jesteśmy w Jerozolimie. Położenia biura mi nie pokaże bez punktu, tam? No dobra. Brakuje jedzenia, brakuje pieniędzy. To jest ten punkt obserwacyjny. Istnieją możliwości dla tych, którzy są dość odważni. No to wbijamy się. Chodź, Altairze. Super. Każdy, kto jest gotów pracować, może dostać to, co mu się należy. Super. Chodźcie, powiem wam, co wam może dać Talal. Możecie dostąpić wygód i dobrego życia. Co ten gościu tam pierdzieli? Kto wie, co skrywa przyszłość? Jakie a ty wiesz? No to słucham, powiedz mi. Powiedz mi, co tam przewidujecie dla mnie. Będę miał dziewczynę? Co? Będę? Tak? No czekam. Czekam na odpowiedź. Synchronizuj. W zasadzie powinienem tam wbić, a nie tutaj, no ale... Ale cóż. Już tutaj wbiliśmy. Okej. Wbijamy. I w zasadzie może rypniemy taki krótszy odcinek. Dotarliśmy do Jerozolimy. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy polować na... Kurde. Zamknij się. Muszę się stąd oddalić, bo nie wiem, czy mnie słychać, bo sam siebie nie słyszę. Dobra. Dobra. Także zrobimy krótszy odcinek i widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy polować na, jak się domyślam, tego Talala, który jest niegrzeczny. W tym by było już na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić komentarza i lajka pod filmem, a także zasubskrybować mojego kanału. Także dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Cześć!